Szanowni Państwo, witamy serdecznie w słuchowisku politycznym Stan Wyjątkowy. Pani redaktor Renata Grochal. Dzień dobry. Andrzej Stankiewicz, bardzo poważny dzisiaj program. Drodzy Państwo, będziemy rozmawiać o okolicznościach śmierci Mikołaja Filipsa, który był synem posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filips. Ta śmierć nabrała bardzo konkretnego wymiaru politycznego, ale to także śmierć, która powinna przyczynić się do tego, żeby porozmawiać o mediach państwowych, bo one miały w całej nagonce, która się rozegrała wobec rodziny pani poseł Filips, miały niestety bardzo dużą rolę. Porozmawiamy także o politycznej grze Janem Pawłem II. Jan Paweł II jest zapisywany w tej chwili do kampanii wyborczej. Ewidentnie spór, kłótnia o biografię Jana Pawła będzie miała polityczny kontekst. Na ten temat także porozmawiamy. Jak Państwo słyszą, sprawy poważne i dalej też będzie poważnie, chociaż ten wątek ostatni bywał czasami zabawny. Polityczne rozliczenia w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju lecą głowy po tym, jak okazało się, że z tego centrum dziesiątki i setki milionów wędrowały do firm zaprzyjaźnionych z Adamem Bielanem, z Jackiem Żalkiem. Ten pierwszy, co Państwu powiemy, na stenogramach z taśm, nazywany jest sponsorem, ten drugi jest nazywany wielkim żalem. Zapraszam na stan wyjątkowy. Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziubka, Renata Grochal. To jest stan wyjątkowy. Szanowna Renato, drodzy Państwo, ta historia zaczyna się 29 grudnia minionego roku, chociaż tak naprawdę od 29 grudnia my o niej wiemy. Na antenie Państwowego Radia Szczecin redaktor naczelny tego radia Tomasz Duklanowski, nie kryjący swoich sympatii wobec obozu władzy, podał informację o przestępczych działaniach pedofila Krzysztofa F. To był urzędnik Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Zachodniopomorskiego. Tym urzędem kieruje marszałek Olgierd Geblewicz Platformy Obywatelskiej, a ten pedofil Krzysztof F. był kiedyś kandydatem Platformy w wyborach. Autor materiału podał, że ofiarami pedofila padły 13-latek i 16-latka i kluczowe trzy słowa dzieci znanej parlamentarzystki. Chodziło o to, że F. częstował skrętami marihuaną 16-letnią dziewczynę i molestował 13-letniego wówczas chłopca. W tekście znalazła się także sugestia, że posłanka czy parlamentarzystka, owa znana parlamentarzystka, powierzała mu opiekę nad dziećmi i temat ten intensywnie podjęła telewizja państwowa, robiąc wiele materiałów do serwisów telewizyjnych oraz internetu, łącząc tę aferę pedofilską z Platformą Obywatelską. Zobaczmy, drodzy Państwo, wypowiedź autora tego materiału w porannym programie TVP w dniu publikacji, czyli 29 grudnia. Bardzo proszę. Nie jest to sprawa nowa, dlatego że sprawa ta dotyczy takiego szerokiego kręgu Platformy Obywatelskiej. W środowisku zachodniopomorskiej Platformy o tym wiedziano, z tym, że robiono wszystko, żeby ta sprawa została przemilczana, żeby ona nie trafiła do mediów, dlatego że poszkodowany 13-latek był synem jednej ze znanych, znanej parlamentarzystki. Dlatego ta sprawa była przemilczana, wyrok zapadł już w ubiegłym roku. Żadne media o tym nie informowały, nikt o tym nie wiedział, właśnie dlatego, że dotyczyło to kręgów Platformy Obywatelskiej. Czyli, drodzy Państwo, autor tego materiału w telewizji państwowej, czyli na o wiele szerszej antenie niż antena Radia Szczecin, dodał jeszcze, wskazując wprost, że chodzi o parlamentarzystkę Platformy Obywatelskiej. Proszę to zapamiętać, proszę zapamiętać tę wypowiedź. Zaraz po publikacji 29 grudnia przez Radio Szczecin informacji o znanej parlamentarzystce, on dopowiada, że chodzi o znaną parlamentarzystkę okręgi Platformy Obywatelskiej, co bardzo poważnie naprowadzało możliwości namierzenia pani poseł Magdaleny Filips. No właśnie, istotne jest to, że Duklanowski wraca do sprawy, która była rozpatrzona przez sąd rok wcześniej. Przez rok dziennikarze o tej sprawie nie informowali i to nie dlatego, że Platforma Obywatelska chciała coś tutaj ukryć, tylko dlatego, że sąd w przypadku molestowania seksualnego dzieci utajnia postępowanie, a media, które są odpowiedzialne, tym bardziej odpowiedzialne powinny być media publiczne, finansowane z
podatków, powinny szanować prywatność. Prywatność ofiar. Powinny chronić dzieci. Tutaj dzieci zostały absolutnie wystawione przez tego dziennikarza na widok publiczny. Łatwo było pokojarzyć czy skojarzyć, że chodzi o posłankę Felix, dlatego że to jest jedyna posłanka Platformy Obywatelskiej ze Szczecina. Z tego regionu jest jeszcze druga posłanka Katarzyna Kotula. To ja tylko, jeśli pozwolisz, to ja państwu to pokażę arytmetycznie. To znaczy jest tak, powtarzam, on pierwszy komunikat Duklanowski w Radiu Szczecin mówi dzieci znanej parlamentarzystki, w telewizji państwowej doprecyzowuje okręgi Platformy. Dobra, jest pięć parlamentarzystek w całym tym regionie. Magdalena Felix, Koalicja Obywatelska, Małgorzata Golińska, Prawo i Sprawiedliwość, Małgorzata Prokop-Paczkowska i Katarzyna Kotula, obie z Lewicy, oraz senatorka Magdalena Kochan. I teraz tak, nie trzeba być wielkim geniuszem, żeby wykonać pewną operację, którą tu dla państwa wykonamy. Po pierwsze, na pewno nie chodziło panią posłankę Małgorzatę Golińską, bo ona jest z Prawa i Sprawiedliwości. Umówmy się szczerze, że Duklanowski w całej jego odwadze, brawurze, oczywiście nie ruszyłby nikogo z Prawa i Sprawiedliwości, więc zostają nam cztery osoby. W dodatku Duklanowski doprecyzowuje, że tak naprawdę chodzi o Szczecin, nie całe zachodnie Pomorze. W dodatku podaje wiek dzieci i ich płeć. Czyli mamy od razu zawężenie do posłanek z zachodniego Pomorza, które mają co najmniej dwoje dzieci, chłopca i dziewczynę, i którzy w momencie tych czynów mieli odpowiednio 13 i 16 lat. I w dodatku w telewizji państwowej doprecyzowuje, że chodzi o kręgi Platformy. No naprawdę, znaczy nie było innej możliwości niż Magdalena. Tym bardziej, że chwilę po tym poseł, nie poseł, tylko radny szczeciński, pan Matecki, ujawnia na Twitterze zdjęcie pani posłanki Felix z Krzysztofem F. To następuje jeszcze tego samego dnia. Więc tutaj skojarzenie, o które dzieci chodzi, o czyje dzieci chodzi, jest jednoznaczne. Ale pytanie jest takie, dlaczego Duklanowski wraca do tej sprawy zamkniętej wyrokiem rok wcześniej? Przypomnę, że ten mężczyzna dostał karę bezwzględną więzienia. On trafił do więzienia, więc w grudniu 2021 roku, a czyny, o które był oskarżony, te czyny pedofilskie plus udzielanie narkotyków niepełnoletniemu, one miały miejsce w roku 2020. Więc tutaj nie można powiedzieć, że organy państwa zawiodły, w związku z tym wchodzą media, które się upominają o te dzieci. Nie, było wręcz przeciwnie. Organy państwa zadziałały dobrze, facet trafił do więzienia. Ale dlaczego on do tego wraca? Odpowiedź przynoszą wydarzenia z 6 grudnia i z 13 grudnia. Otóż pani posłanka Felix 6 grudnia występuje na konferencji prasowej, gdzie prezentuje wyniki kontroli w Lasach Państwowych. Lasy Państwowe to jest Solidarna Polska, bo to oni zarządzają tymi lasami państwowymi. I Felix zarzuca, że z Funduszu Leśnego, który stał się taką kolejną skarbonką po Funduszu Sprawiedliwości dla Ludzi Solidarnej Polski, wypływają ogromne pieniądze. Tydzień później, 13 grudnia, pani Felix występuje na komisji sejmowej z bardzo ostrym wystąpieniem, w którym również atakuje Prawo i Sprawiedliwość i konkretnie Solidarną Polskę. I mówi, że Prawo i Sprawiedliwość wzięło Polskę jako zakładnika. Posłuchajmy tego. Drodzy państwo, to jest moment, kiedy przez Sejm tak ma ekspresowo przejść ta słynna ustawa o Sądzie Najwyższym, rządowa ustawa, która ma uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy. Dochodzi do awantury na komisji sejmowej. Pani posłanka Magdalena Felix, bardzo proszę. Między was zostały rozdzielone takie stołki, takie ministerstwa i takie fundusze, że wy, wasze rodziny, wasi bliscy, wasi znajomi, wszystkie fundacje z wami współpracujące, stowarzyszenia, każdy, kto was popiera w wyborach, w waszych okręgach, wszyscy dostają z publicznych środków grube miliony. I wam na nic nie brakuje. Na leczenie dzieci, na służbę zdrowia, na samochody, na garnitury, na zegarki, na pieniądze, na życie, na domy, na wille, wam na nic nie brakuje. Wzięliście sobie Polskę za zakładnika. Ludzie chodzą do sklepu, bo dlatego jest taka dzisiaj w Polsce inflacja, że nie ma KPO. Płaczą emeryci, płaczą ludzie, nie ma już prawie w Polsce klasy średniej, tylko dlatego, że jakaś kanapowa, durna partyjka, która nie ma procent poparcia, wzięła sobie całą Polskę proszę za zakładników. Proszę nie obrazać, łącznie z tym, kanapowa?
Na kanapową, na kanapową. Patriotyczna partia, co panią już powiada? Panu odpowiem. Gdyby nie miliony, które dostajecie przez wszystkie fundusze, nie bylibyście nawet kanapową partyjką, bo by nikt o was w Polsce nie mówił, gdyby nie to, że was stać na to. Dorwaliście po prostu do środków publicznych i robicie z nimi od kilku lat co chcecie, a najgorzej, że na końcu możecie się śmiać tylko i wyłącznie dlatego, że nad wami siedzi minister Ziobro, który nie pozwoli nikogo z was skrzywdzić, bo jest prokuratorem i my możemy sobie te doniesienia na prokuraturę trzymać w teczkach. Nie, jest związane z tematem, ponieważ dopuszczacie się nieprawidłowości, wykroczeń, defraudacji środków publicznych i sami siebie bronicie. Sami se przyznajecie, sami rozdajecie i sami się chronicie. I to, dlaczego wy tu wszyscy dzisiaj jesteście z ministrem Ziobro jak jeden mąż, to jest tylko i wyłącznie dlatego, że tak długo, jak on siedzi na tym stołku, macie poczucie bezkarności. I śmiejecie się Polkom i Polakom prosto w twarz, bo wiecie, że dzisiaj nie będzie przeciwko wam zarzutów. I jeszcze raz to powiem na koniec. Pani wrzasku, wzięliście się śmieje, mnie, ja się wrzeszczę, bo zachowujecie się jak hołota. Nie wszystko, co pani wzięliście to, sobie liczbę, Polki i Polaków za zakładników. Jesteście obrzydliwie nieuczciwi. Drodzy państwo, i jeszcze zdanie wyjaśnienia a propos tych lasów państwowych. Lider Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim, radny Dariusz Matecki, jak spora część działaczy Solidarnej Polski, jest zatrudniony w lasach. Bo tam jak się jest w Solidarnej Polsce, to pracuje się albo gdzieś w prokuraturze, w sądach, albo w lasach państwowych, bo lasy są w domenie Ziobry. I Magdalena Filiks bardzo intensywnie interesowała się tym, czy on pracując w lasach państwowych w ogóle cokolwiek robił. Miała takie podejrzenie i takie sugestie, że on po prostu fikcyjnie tam pracuje i tylko dostaje kasę. I to ten człowiek zaraz po publikacji mediów rządowych wrzucał zdjęcie, tak jak powiedziała Renata, Magdaleny Filiks z tym mężczyzną, który został skazany potem za pedofilię. Czyli mamy atak pani posłanki na Solidarną Polskę i na Prawo i Sprawiedliwość, że wyprowadzają publiczne pieniądze, że to jest kanapowa, durna partyjka, która wzięła sobie Polskę na zakładnika, tak określa Solidarną Polskę. I następuje atak na posłankę i na jej dzieci. Więc to jest w słowniku ludzi porządnych, normalnych, nie ma słowa nieobelżywego na takie zachowanie. No to, co się tam wydarzyło, biorąc w tej publicznej telewizji, w publicznym radiu, biorąc pod uwagę, że jesteśmy po zabójstwie Pawła Adamowicza, kiedy były wypowiedzi nawet osób związanych z Prawem i Sprawiedliwości, że język debaty publicznej jest za ostry, że media rządowe jednak powinny trochę zdjąć nogę z gazu w tej nagonce na opozycję, na ludzi związanych z opozycją. Mamy kolejną historię, w której w wyniku nagonki dziecko popełnia samobójstwo. Drodzy państwo, spróbujmy to rozebrać na czynniki pierwsze. Posłuchajmy szefa Sądu Okręgowego w Szczecinie, który opowiada o tym, kiedy w ogóle do sądu wpłynęły pytania w sprawie tego wyroku. Wpłynęły dzień wcześniej. Dzień wcześniej. Czyli drodzy państwo, my jesteśmy dziennikarzami z Renatą i wiemy, że jeżeli sprawę się bada, to się pytania wysyła raczej na początku, chyba że ktoś ma gotowy materiał. Co chcemy powiedzieć? No Duklanowski na 100% po prostu dostał gotowy materiał, gotowy wyrok w tej sprawie, gdzie wszystko było opisane łącznie z ofiarami i z tym, co ofiarom ten pedofil zrobił, bo wyrok był niejawny, ale on go dostał, nie dostał go z sądu. Najpierw posłuchajmy prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie, a potem posłuchajmy prawnika pani Magdaleny Filiks, który uważa, że w całej tej sprawie udział lidera Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim, Dariusza Mateckiego, powinien zostać zbadany. Bardzo proszę. W dniu 28 grudnia ubiegłego roku, po świętach, do rzecznika prasowego sądu zgłosił się redaktor Tomasz Duklanowski z Polskiego Radia Szczecin i poprosił o informację o tej sprawie. Informacje, które wtedy uzyskał, to było podanie danych o tym, jaki wyrok zapadł, jakiego rodzaju był czyn, jaka kara została orzeczona wobec sprawcy. I jedyną informacją natomiast o pokrzywdzonych, jaka została podana, to jest to, że jest to chłopiec w wieku lat 13. I nie padły żadne inne dane dotyczące pokrzywdzonych. My tych danych nie udzielamy.
Gdy więc następnego dnia, 29 grudnia, ukazały się na stronach Polskiego Radia Szczecin i TVP Info dane o tym, że chodziło o dzieci znanej parlamentarzystki, oświadczam Państwu, że te informacje nie pochodziły z sądu i nie pochodziły od rzecznika prasowego, jak również, że do czasu, aż te informacje zostały ujawnione, redakcja TVP Info nie kontaktowała się z sądem, skontaktowała się już po opublikowaniu tej informacji, podobnie jak wszystkie inne redakcje, które się zainteresowały sprawą wtedy, kiedy już te dwa komunikaty, te dwa materiały w dniu 29 grudnia pojawiły się w internecie na stronach Polskiego Radia Szczecin i TVP Info. Wiemy konkretnie, kto ujawnił te dane. Było to Radio Szczecin w reportażu pana Tomasza Duklanowskiego. Skąd tak naprawdę dziennikarze Radia Szczecin mieli te informacje? No, pojawiają się w przestrzeni publicznej informacje, że od Dariusza Mateckiego. Chwilę po publikacji tego materiału publikował zdjęcie Magdaleny Filix ze sprawcą, wprost, że tak powiem, wskazując na osobę owej posłanki. Natomiast to, co zrobił Romuald Szemiret, który wprost, że tak powiem, wskazał, iż to Magdalena Filix sama przecież ujawniała, no to już było takie, już postawienie kropki nad i. No. Sam fakt, kiedy to się pojawiło w przestrzeni publicznej, no i no przede wszystkim historia ujawniania takich wrażliwych danych z postępowań no karnych, tak jak tutaj, no to raczej były to nieraz przecieki z postępowań karnych z prokuratury, bądź też wprost po prostu były informacje, chociażby przez pana Ziobrę, który ma nieograniczony dostęp do akt. Nikogo za rękę nie złapaliśmy, ale no to jest dla nas oczywiste, że pierwszą instytucją, z której to mogło wypłynąć, to jest oczywiście prokuratura. I teraz, drodzy Państwo, patrząc na to poziomami. Pierwszy poziom to jest materiał, który gdzieś na lokalnym poziomie się rodzi w Radiu Szczecin, ale oczywiście od początku podbija go telewizja państwowa. Dość powiedzieć, że na co zwrócili uwagę także członkowie Rady Programowej Telewizji Państwowej, tekst na stronach internetowych TVP Info o pedofilu, który wykorzystał dzieci znanej parlamentarzystki, ukazał się 29 grudnia o 6:28 rano, czyli dwie minuty wcześniej niż materiał na stronach Radia Szczecin, na który TVP Info się powoływało. I ja rozumiem, że Jarosław Olechowski, szef telewizyjnej agencji informacyjnej, która nadzoruje ten cały interes w TVP Info i Wiadomości, on tłumaczy, że to jest kwestia techniczna, że oni po prostu założyli taki plik w systemie, bo wiedzieli, że Radio Szczecin przygotowuje materiał i założyli ten plik w systemie i on sobie czekał, a tak naprawdę publikacja nastąpiła później. Panie Jarosławie, przeszliśmy właśnie na pan, nie wiem, czy pan wie. Otóż gada pan bzdury, dlatego że jeżeli tekst ukazał się z datą 6:28, to znaczy, że już od tego momentu istniał w systemie, był, widział go Google i mieliście co tam wpisać. Nie założyliście samego pliku. Co chcę powiedzieć? To znaczy po prostu, że od początku publikacja Radia Szczecin była przygotowywana przez TVP Info do znacznie szerszego rozpropagowania, dlatego też w porannym programie TVP Info gościł pan Duklanowski. I dlatego doprecyzował, bo widać, chłop zapomniał, miał doprecyzować, że chodzi o posłankę Platformy Obywatelskiej i w tym porannym programie właśnie to doprecyzował. Czyli działali ręka w rękę ten pierwszy lokalny poziom wyciągania aferki i potem podbijanie tego, boostowanie maksymalne przez TVP Info i w internecie, i na antenie. To wszystko było po prostu zorkiestrowanym atakiem, niestety w tym przypadku na dzieci. Na dzieci, które powinny być jednak wyłączone z walki politycznej, albo do tej pory były wyłączone z walki politycznej. To jest kolejna granica, która została przekroczona, chociaż przyznam szczerze, że ja już nie mam specjalnych oczekiwań wobec mediów rządowych, zwanych kiedyś publicznymi. Po sprawie Adamowicza mnie już właściwie nic nie dziwi, co tam się dzieje. Te kłamstwa, ten ściek taki hejtu, który tam rwącym potokiem płynie. Te kolejne grupy zawodowe są atakowane od organizacji pozarządowych, przez sędziów, wszystkich innych, którzy się, polityków w opozycji, to już nie mówię, bo oni są tam na bieżąco atakowani.
Ale teraz okazuje się, że nawet dzieci posłanki. No to państwo, żeby państwa, no nie chcę powiedzieć rozbawić, bo to nie jest zabawna historia, ale tak naprawdę pan Olechowski twierdzi, że ten tekst, chociaż ma datę wcześniejszą niż publikacja Radia Szczecin, to wcale się wcześniej nie ukazał. Bowiem wyświetlona przy artykule na portalu TVP Info data i godzina są datą założenia obiektu, czyli artykułu, tak jak powiedziałem, a tak naprawdę on twierdzi, że oni sobie przygotowali sobie taki materiał po zapowiedzi Duklanowskiego dzień wcześniej na Twitterze, że wielką aferę będzie robił. No, znaczy, takie rzeczy to jakby, no, można mówić, tak? No, tylko, że to kompletnie nie ma związku z rzeczywistością. Powtarzam, Google to indeksował i ewidentnie teksty TVP Info, jak państwo sobie poszukają tych oryginalnych, to one już ukazują się bardzo wysoko, bo dobrze spozycjonowane, żeby ta historia odbiła się echem, miały wybite w tytule te wszystkie informacje dotyczące znanej parlamentarzystki, po to, żeby to było widać. Dobrze, zanim jeszcze wrócimy do pana Olechowskiego, którym zaraz się zajmiemy trochę szerzej, powiedzmy, że kiedy okazało się, że pani Magdalena Filix publikuje na swoim profilu twitterowym nekrolog syna, to w dniu pogrzebu TVP Info wymyśliło nowe wytłumaczenie. Mówiliśmy państwu, znana parlamentarzystka Duklanowski doprecyzowuje w porannym programie 29 grudnia, że chodzi o Platformę Obywatelską. Matecki publikuje zdjęcie, a ci goście w dniu pogrzebu, no który teraz był, na dniach, wiele, wiele tygodni później, wymyślają nową wersję. Otóż okazuje się, że 30 grudnia, czyli dzień po publikacji, kiedy oni cały dzień jechali tymi materiałami wskazującymi jednoznacznie, kiedy Matecki wrzucał te zdjęcia, kiedy grono internetowych hejterów jasno pisało o Magdalenie Filix, zarzucając jej to, że o dzieci nie dbała, że oddała je w ręce pedofila, że zajęła się walką z PiS-em, bo ona jest jedną z liderek KOD-u, a dzieci zaniedbywała. Kiedy to wszystko się wylewało, no to 30 grudnia jednym ze zdalnych gości w TVP Info był Piotr Borys, poseł Platformy Obywatelskiej, i oni wyciągnęli tę wypowiedź w dniu pogrzebu, czyli teraz, w tych wielu tygodniach później, wyciągnęli jego wypowiedzi z tamtego programu, dowodząc, że tak naprawdę to on podał dane umożliwiające zidentyfikowanie Magdaleny Filix. Posłuchajmy Piotra Borysa z tamtego programu. F. molestował seksualnie dzieci, polityk Platformy Obywatelskiej. Z dalszej części wypowiedzi posła Borysa wprost wynikało, że chodzi o posłankę Platformy Obywatelskiej, a to była kluczowa informacja pozwalająca na ustalenie tożsamości ofiar, bo w Szczecinie posłanką Platformy Obywatelskiej jest tylko Magdalena Filix. Te osoby, te dzieci, które zostały przez niego skrzywdzone, to są dzieci jednej z naszych członkiń Platformy Obywatelskiej. Podkreślam raz jeszcze, to rodzina naszej członkini Platformy Obywatelskiej. Ja mam pretensje do Radia Szczecin. Szanowni Państwo, jak można wskazywać de facto z dokładnością niemalże... Ale nie wskazali imiennie, to też... Szanowna Pani, jest to karygodne. On mówi, że chodzi o dzieci członkini Platformy Obywatelskiej. Jakby nie chce dzielić włosa na czworo, ale nie używa sformułowania posłanka ani parlamentarzystka. Nie mówi też o tym, że to jest posłanka ze Szczecina. A wiecie Państwo, dlaczego nie mówi? Bo to już wszystko po prostu było wiadomo. Więc to, że w tej chwili TVP Info ma taką wersję, którą na paskach lansuje, że to opozycja odpowiada za śmierć syna Magdaleny Filix, to naprawdę nie ma żadnego związku z rzeczywistością i jest taką dramatyczną próbą odwrócenia uwagi i obciążenia kogoś innego, a nie uderzenia się we własne piersi. No to jest w myśl zasady goebbelsowskiej propagandy, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Nie od dzisiaj rządowe media stosują taką zasadę, tylko jak mówię, wydawało się, że powinni posypać głowę popiołem, kiedy ukazał się ten nekrolog i prośba pani posłanki, żeby media dały ich rodzinie święty spokój, że ktoś powinien przeprosić. Takie zwykłe ludzkie przepraszam. Nie, tutaj idziemy w zaparte, wymyślamy kolejne kłamstwa, zwalamy winę za śmierć dziecka na opozycję, bo tam były takie właśnie paski grozy publikowane. Tylko co to ma wspólnego? Mikołaj Filix nie żyje z powodu działań polityków Platformy Obywatelskiej. Politycy Platformy odpowiedzialni za śmierć dziecka. To są wasze wytwory. Co to ma wspólnego z misją publiczną
z tym, że z obowiązkiem... Ale, Renata, ale no, nie jesteśmy naiwni. Jaka to mowa o misji? Znaczy, powinniście przynajmniej milczeć w dniu pogrzebu. Po prostu. A twierdzenie, że kiedy wy przez cały 29 dzień grudnia ujawnialiście kolejne informacje, Matecki publikował zdjęcia i hejterzy podłączeni pod obóz władzy publikowali konkretne informacje i atakowali Magdalenę Filiks. I ona sama mówi, że w dniu publikacji w Radiu Szczecin, a tak naprawdę w TVP, jej syn zaczął dostawać obrzydliwe rzeczy na swój tablet. No to mówienie, jakby, nie chcę powiedzieć, że odwracanie kota ogonem. To jest po prostu takie ugarstwo, obciążanie Piotra Borysa. Tym bardziej, że sama Magdalena Filiks, teraz już kilka dni po pogrzebie, wzięła Borysa w obronę, dlatego że ona przyznała, że był jedną z osób, które po tym jak TVP i Radio Szczecin ujawniły te dane... Pomagały w znalezieniu psychologa. Poseł Borys, dzień publikacji przyrządowe media danych mojego syna. Macie jasną odpowiedź. Jak to z punktu widzenia matki wyglądało. Zadzwonił do nas z propozycją pomocy i zorganizował Mikołajowi dwugodzinną zdalną sesję z panią psycholog. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Ale wiesz co, Andrzej, ty powiedziałeś, że nie bądźmy naiwni. No właśnie, my przez te 7 lat PiS nas tak wytresowało, że my już właściwie nawet nie pytamy o takie rzeczy. Słuchaj, bo ja chcę po prostu, wiesz co, ale ja nie oczekuję od nich, bo nie jestem naiwny, że oni będą przynajmniej drążyć do obiektywizmu. Słuchaj, ale ja oczekuję od nich. Nie powinni szczuć na ludzi, zwłaszcza na dzieci. Nie, no to w ogóle już jest przekroczenie. Ma minimalne, wiesz, oczekiwania. To jest po prostu już totalny rynsztok. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Tak jak kiedyś powiedział ojciec Rydzyk, nie udawajmy, że szambo jest perfumerią. Bo tutaj naprawdę przekroczono wszystkie granice. I niestety kampania formalnie się jeszcze nie rozpoczęła i już mi włosy na głowie dęba stają, co oni jeszcze zrobią przez najbliższe pół roku, żeby PiS tylko zapewnić reelekcję. Piotr Borys podaje zresztą TVP do sądu za zarzucanie mu, że on ponosi odpowiedzialność za śmierć Mikołaja Filiksa. Natomiast, drodzy Państwo, cofnijmy się do 23 lutego. Wtedy jeszcze nikt nie wie, że Mikołaj Filiks nie żyje, chociaż on już nie żyje. Sprawą ujawnienia danych przez media państwowe zajmuje się Rada Programowa TVP. Co to jest Rada Programowa? One są przy mediach publicznych. To jest taki listek figowy. To nie jest ani Rada Nadzorcza, opanowane Rady Nadzorcze są przez ludzi PiSu, ani zarządy mediów publicznych też opanowane. To jest takie ciało, które ma prawo się wypowiadać w sprawach dotyczących programu. I tam są też przedstawiciele opozycji. Ciało etyczne trochę. Tak. Taka i tam są też przedstawiciele opozycji i na ich wniosek jest zdalne posiedzenie, na którym się pojawia nasz bohater Jarosław Olechowski i proszę zobaczyć, jak on tłumaczy, że są panie Jarku, pan się wstydzi tego, jak mówić o tym, bo pan ani razu kamery nie włączył przez całe posiedzenie. Przez całe posiedzenie ani razu, więc usłyszą państwo głos Jarosława Olechowskiego i jego samego nie zobaczą państwo. Zobaczą państwo innych członków Rady Programowej. Proszę posłuchać, jak się Olechowski tłumaczył. On jeszcze nie wie, że Mikołaj Filiks nie żyje. Ale on już nie żyje. I proszę zwrócić uwagę, jak on tłumaczy się właśnie z tej formuły znanej parlamentarzystki. Proszę zwrócić uwagę, jak mówi, że on nie bardzo wie, skąd pochodziła ta informacja, czy z Radia Szczecin, czy z sądu w Szczecinie. Państwo słyszeli przed chwilą prezesa sądu. Więc proszę zobaczyć, panie Jarku, jak pan po prostu łgał. Pan Jarosław Olechowski, bardzo proszę. Doprowadzenie małoletniego w wieku 13 lat do innej czynności seksualnej. To są jakby wymienione, tak? Czyli te zarzuty. O udzielenie małoletniemu innemu małoletniej substancji odurzających oraz o posiadanie substancji odurzających. Wypowiedź ta została dosłownie zacytowana w audycji Jedziemy w dniu 29 grudnia 2022 roku oraz w artykule pod tytułem Pełnomocnik Marszałka Gierlewicza skazany za pedofilię, opublikowanym również w dniu 29 grudnia 2022 na stronie internetowej www.tvp.info. Zatem rzetelnie opublikowano informacje zaprezentowane przez Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Szczecinie. Dodatkowo w wyżej wymienionych publikacjach zacytowano pełne informacje podane w innych mediach, w tym w audycji Polskiego Radia Szczecin, w tym także określenie znana parlamentarzystka. Wobec powyższego tak użyte sformułowanie nie jest określeniem stworzonym przez autorów materiału opublikowanego na stronie internetowej TVP Info oraz w programie Jedziemy, a zacytowanych z innych wskazanych tutaj z nazwy źródeł.
Czyli no, reasumując, nie wiem, czy informacja o znanej parlamentarzystce pochodziła z wypowiedzi rzecznika prasowego sądu, czy ona już była ustaleniem własnym Radia Szczecin. Natomiast no, tutaj pełne źródła informacji państwo znacie, tak? Czyli z jednej strony źródłem jest rzecznik sądu, z drugiej strony są ustalenia Radia Szczecin, ich pracy, ich dziennikarzy, które my cytowaliśmy. Natomiast no, podkreślam, u nas na antenie nie padło ani nazwisko tej parlamentarzystki w tej pierwszej fazie, no bo potem jak się pojawiały komentarze, że gości programów publicystycznych, no to już na tym my wpływu żadnego nie mamy. Natomiast w naszych informacjach redakcyjnych nie były podane dane dotyczące tych dzieci, ani no, w zasadzie nie można było ich za bardzo zidentyfikować, no bo tak jak mówię, no, znana parlamentarzystka, trzeba by dokładnie policzyć, ale myślę, że może być to kilkadziesiąt, a nawet być może kilkaset osób w parlamencie, pani posłanek czy pani senatorek. Więc jest to bardzo szerokie pojęcie. Panie dyrektorze, przepraszam, ale no parę tutaj takich rzeczy powiedział pan, no nie będę upubliczniał źródeł, no przecież pan mówił, skąd braliście te informacje, zrzuca pan to na Radio Szczecin, zrzuca pan to na rzecznika sądu, który to rzecznik sądu, co wynika z materiałów i Radia Szczecin i waszego, nic takiego nie powiedział. To była rzeczywiście informacja, którą zebrało Radio Szczecin, więc proszę się nie powoływać na rzecznika sądu. Sąd utajnił to posiedzenie właśnie ze względu na dobro małoletnich dzieci. Niech pan nie mówi o kilkudziesięciu posłankach, które mogły tutaj, że posłanek jest nawet więcej w Sejmie, ale przecież każde dziecko wiedziało, że chodzi o posłankę ze Szczecina, posłankę, która ma dzieci w wieku 13-15 lat, wtedy kiedy to się działo, dzisiaj 15-17. Czy nawet trochę więcej, bo to już jest nie taka nowa sprawa. Więc możliwość identyfikacji była no, oczywista, co się zresztą natychmiast stało. To, że natychmiast w mediach społecznościowych ukazała się informacja, o kogo chodzi, dokładnie na to wskazuje. Nie wolno było takiej informacji podać i wie pan, takie pana obłudne mowa o tym, że wy tutaj wszystko w porządku, nic nie zrobiliście. Proszę pana, zrobiliście. Dokładnie stało się to, co zawsze może się stać w takiej sytuacji. To jest powtórna wiktymizacja małoletnich ofiar, pedofila. Pan sobie pomyśli, że to jest o pana dzieciach miałoby być. I cała Polska się dowiaduje, że dzieci znanego dziennikarza, szefa telewizyjnej agencji informacyjnej były ofiarami pedofila, tak? I te dzieci też się tego dowiadują. Będą się bały wyjść z domu, bo im koledzy będą to wypominać, tak? W ten sposób sprawa wygląda, proszę pana. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że również pan Krzysztof Lud będzie bronił dziennikarzy TVP i TVP Info, kiedy marszałek województwa zachodniopomorskiego będzie ich lżył i będzie również mówił, że wszystkich powsadza do więzienia. To rozumiem, że też... To jest zupełnie inne zagadnienie, bronił, proszę pana. Bronił tych dziennikarzy, których politycy Platformy Obywatelskiej bardzo często lżą. Nie, ja... Wręcz nie, no wie pan, no ja bronię małoletnich dzieci, które patrzę, tak powiem, swoich wypowiedziach, które pana nie interesują, jak widzę. Ja bym pana prosił, żebyśmy byli symetryczni w tych wypowiedziach, bo proszę pamiętać o tym, że dziennikarze wykonują swoją służbę i misję na rzecz odbiorców. Być może intencja była też taka, żeby utrudnić mu tą działalność, tak? Jeżeli ma dostęp do dzieci, do ludzi, żeby po prostu ludzie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Drodzy Państwo, jeszcze jedna informacja, tak uzupełniająca, żeby postawić kropkę nad i. Olechowski tam mówi, że w sumie telewizja państwowa, ujawniając te wszystkie informacje o pedofilu Krzysztofie F., być może miała taką intencję, żeby utrudnić mu działalność, jeśli ma dostęp do dzieci, żeby ludzie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Ale on tak, siedzi. Jak powiedziała Renata, facet siedzi od grudnia 2021 roku, więc po co tak łgać, panie Jarosławie? Bo akurat, no, wydaje mi się, że to akurat pan wiedział. Jestem pewien, że akurat to pan wiedział. Na koniec, drodzy państwo, na koniec pokłótni głosami nominatów Prawa i Sprawiedliwości, Rada Programowa. Powtarzam, w całym tym gronie jest tylko jedna osoba, która wie o jego śmierci. O śmierci Mikołaja Filiksa, jest to Joanna Szaling-Wielgus, która też jest członkinią tej Rady. Wszyscy inni nie wiedzą. I Rada
odrzuca taką uchwałę, gdzie było napisane, że ze względu na dobro pokrzywdzonych dzieci proces pedofila odbywał się z wyłączeniem jawności, o czym informowano w materiałach. Jednocześnie zostały przez TVP Info ujawnione informacje umożliwiające natychmiastową identyfikację dwójki dzieci ofiar pedofila, podanie do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację dzieci, gdy były ofiarami pedofila, było przejawem skrajnej nieodpowiedzialności i oznacza ponowne skrzywdzenie małoletnich ofiar przestępstw. Pana Jarosława już nie było na antenie tego połączenia, na tych Teamsach. Rozłączył się, wyobraź sobie. Wiesz, zastanawiamy tylko jedno, czy ktoś to kiedyś rozliczy. Bo to, że to jest podłe, że to już po prostu wszystkie granice zostały przekroczone, a będzie jeszcze gorzej przez najbliższe pół roku, to jest jasne. Tylko czy ktoś to rozliczy? To nie do mnie trochę pytanie. Natomiast naszym obowiązkiem jest pokazywać, w jaki sposób TVP doprowadziła do ujawnienia informacji. Ja jakby na tym etapie chcę się zatrzymać. Nie chcę jakby wprost wchodzić w obwinianie, bo to jest rola prokuratury. Także wyjaśnienie roli pana Dariusza Mateckiego. Więc ja chcę się tu zatrzymać, ale nie mówcie, że nie ujawniliście danych. Ale po prostu wiesz, nie kłamcie, bo po prostu podaliście informacje, tak wiele szczegółowych informacji, które musiały oznaczać, że każdy średnio rozgarnięty hejter internetowy dokładnie wiedział, o kogo chodzi. Ale wiesz, tam nie ma żadnej autorefleksji, bo ja przypominam sobie sprawę Pawła Adamowicza i sama byłam wśród dziennikarzy, którzy po zabójstwie Adamowicza używali takiego sformułowania, że po nagonce w TVP, bo przypominam, że tam też była ogromna nagonka na Adamowicza jako na polityka Platformy Obywatelskiej, że po nagonce w TVP on został zamordowany. Zresztą ten oskarżony wyrok będzie zaraz, bo ma być 13 marca wyrok w sądzie, więc ten oskarżony sam o tym mówił, że to właśnie chodziło o to, że on chciał jakoś się odegrać na Platformie Obywatelskiej, bo obarczał ją za to, że miał problemy z prawem. I wtedy TVP wytoczyła całą serię procesów, między innymi ja miałam taki proces, że to nieprawda, że po nagonce on został zamordowany, że oni tutaj jakoś się w cudzysłowie przyczynili do tego, do tej tragedii, która się wydarzyła. I ja wygrałam ten proces i inni dziennikarze powygrywali te procesy. I to już powinno być jakimś sygnałem dla nich, że wolne sądy powiedziały, że ta granica została przekroczona. Ale ta granica jest dalej przesuwana. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Drodzy Państwo, ale bo jak mówimy o tych poziomach działania tego mechanizmu, który jest w stanie każdego dojechać, żeby była jasność, to biedne dziecko padło ofiarą bardzo konkretnego zamówienia politycznego, czyli Duklanowski myślał o tym, żeby uderzyć w lokalnego marszałka Geblewicza, którego nienawidzi. Pierwotny tytuł tego materiału w Radiu Szczecin najpierw uderzał w Geblewicza, a w drugim zdaniu było właśnie, że to dzieci znanej parlamentarzystki. TVP Centralna to jest kolejny poziom i ona miała inny cel, cała Platforma Obywatelska, ale też Magdalena Filiks jako znana posłanka i jedna z liderek KOD-u, a gdzieś po drodze było dziecko i dziecko padło ofiarą tego całego mechanizmu szczucia politycznego. Słuchaj, to jeszcze raz się... Jeszcze tylko zdanie. Błażej Kmieciak, człowiek, którego trudno oskarżyć o to, że jest człowiekiem lewicy czy Platformy Obywatelskiej, został wybrany do komisji zwalczającej pedofilię większością ludzi z Prawa i Sprawiedliwości. On jeszcze przed śmiercią Mikołaja Filiksa atakował czy krytykował media państwowe za to, że podały dane umożliwiające identyfikację, więc nie róbcie z ludzi idiotów, bo to wyście zrobili, żaden tam Borys, nikt inny, tylko wy to zrobiliście i nawet ludzie, Tomasz Terlikowski następny, których trudno oskarżyć o sympatyzowanie z opozycją, to wytknęli. I najgorsze jest jeszcze w tym wszystkim to, że od pewnego momentu doszedł poziom polityczny, bo przypominam, że Przemysław Czarnek się włączył w te sprawy. Minister, który powinien chronić dzieci, on akurat się nie wypowiadał o dziecku, tylko oczywiście zaatakował opozycję, mówiąc, że opozycja tutaj szuka pedofilii gdzie indziej, w domyśle w kościele, a tak naprawdę kryje aferę pedofilską we własnych szeregach. Tylko w jakim sposób kryje, jeżeli ten facet siedział, tak? Znaczy ja tego nie potrafię zrozumieć, bo problem z rozliczaniem pedofilii w kościele, o czym jeszcze będziemy dzisiaj mówić, polega na tym, że część księży po prostu nie odpowiada za te czyny. W tym przypadku człowiek został ukarany
Może za mało dostał, nie wiem tego, ale siedział w więzieniu, więc trudno mówić o ukrywaniu afery. To ja się jeszcze raz wcielę tutaj w rolę naiwniaczki i powiem, że tutaj zabrakło takiej elementarnej odpowiedzialności za słowo. Tak jak powiedziałeś, to było szczucie na dzieci, na nastoletnie dzieci. Ja nie wiem, czy pan Olechowski, pan Pereira, czy inni młodzi ludzie, którzy dzisiaj dorwali się do sterów telewizji publicznej, znaczy telewizji rządowej, kiedyś publicznej, czy radia rządowego, czy oni nie zdają sobie sprawy z tego, że ten przekaz, ten hejt, który się leje tam hektolitrami, że on po prostu trafia do milionów odbiorców. Że dla takiego młodego człowieka, dzieci są jednak bezlitosne, no to jest dramat, kiedy takie informacje wypływają. Zamiast chronić dziecko, wystawia się dziecko na ataki. No tutaj nie chcę moralizować, ale uważam jednak, że oprócz takiej moralnej odpowiedzialności, ta sprawa powinna właśnie znaleźć jakiś finał. Ci ludzie powinni za to odpowiedzieć. Nie wiem jak. Ja nie jestem od wymierzania kar, ale no, ta sprawa nie może, to nie może tak sobie po prostu pozostać nierozliczone. Drodzy Państwo, to na koniec tej części wypowiedź jeszcze pani Joanny Borowiak, posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Proszę posłuchać, jaka jest linia. Z linii PiS-u dowiedzą się Państwo, kto jest odpowiedzialny za tę śmierć. A jeszcze na koniec opowiem Państwu, czy pokażemy Państwu, czym jeszcze Rada Programowa wtedy, kiedy dyskutowała o, nie wiedząc o śmierci Mikołaja Filiksa, dyskutując o tym, jak media państwowe się w tej sprawie zachowały, pokażemy też Państwu, czym innym w czasie tej dyskusji i po zakończeniu tej dyskusji w kolejnych punktach, jak poważnymi kwestiami zajmowała się Rada Programowa TVP. I na tym zakończymy pierwszą część stanu wyjątkowego. A w dalszych częściach porozmawiamy oczywiście o kontrowersjach wokół materiału telewizji TVN24 dotyczącego Jana Pawła II, czy jeszcze Karola Wojtyły jako biskupa krakowskiego. I zajmiemy się sytuacją w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Odchodzi Jacek Żalek. Odwiedził prezesa. Prezes mu zalecił dymisję. Jacek Żalek podał się do dymisji, ale odwiedził też prokuraturę i zostawił trochę takich materiałów, o których Państwu opowiemy, więc zapraszamy na ciąg dalszy stanu wyjątkowego. Jedynym odpowiedzialnym za jego śmierć jest pedofil. Pedofil niestety związany, niestety dla opcji Platformy związany z Platformą. Nieprawdą jest mówienie, że telewizja publiczna przekazała informacje i dane, z których można było wyczytać, co to za sytuacja. Ja pana Olechowskiego chciałem zapytać o trochę inną sprawę, ale jeżeli mamy, rozmawiamy na ten temat. Na sobie mam koszulkę z określonym motywem, który pokazywany był w TVP Info w 2018 i w 2018 była interwencja ambasadora rosyjskiego, że to jest oburzające i od tamtej pory jest embargo w TVP Info na ten motyw. Czy to embargo cały czas obowiązuje? Pokażę w rozciągłości. Chodzi o ten motyw. Ja mam jeszcze wątpliwość co do drugiej części tego pisma odnośnie tej piosenki Aleny. To cytat dosłowny z pisma o dupie. Czy ta piosenka znalazła się w katalogu tych 10, które uczestniczyły, czy uczestniczą w preselekcji? Mówisz, tak, ta piosenka się znalazła. Chodziło tak o przesłanie, to chodziło generalnie o takie przesłanie, no działo pozytywne. Chodziło o to, że... No wie pani dyrektor, tu możemy tak, się ale różnić. Ale tutaj chciałam też zaznaczyć jedną ważną ta rzecz. Ta sekwencja tak opisana, doprowadzasz dziwki do szału, to takie mało pozytywne. Tak zostanie tej piosenki zmieniony. Jestem bardzo złego zdania w ogóle o laureatach konkursu Eurowizji. Zapoczynając od tej pani z Austrii, która z brodą i wąsami chyba wystąpiła. Absolutnie to nie o to chodzi. Nie wiedząc, co to jest za piosenkarka, nie wiedząc, co to jest za tekst, jeszcze zatytułowany po angielsku But,
weszłam do internetu i zaczęłam to sprawdzać. I muszę powiedzieć, że w internecie wszystkie informacje, które są o tej piosenkarce, to ona jest nazywana piosenkarka, która śpiewa o tyłku. Tylko i wyłącznie. To ja nie wiem, czy tekst będziemy zmieniać. To jest stan wyjątkowy. Dalszej części podcastu słuchasz dzięki pakietowi Onet Premium. Szanowna Renato, drodzy Państwo,